Wyobraź sobie, że budzisz się w słoneczny poranek gdzieś w Hiszpanii. Wychodzisz na zewnątrz, ale zanim zrobisz kilka kroków, zostajesz złapany i zabrany do więzienia. No tak, zapomniałem wspomnieć, że jest XVII wiek i że wczoraj na targu powiedziałeś głośno, że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie odwrotnie. Czeka cię kilka bardzo pomysłowych tortur ze strony hiszpańskiej inkwizycji. A w najlepszym wypadku szybka śmierć na stosie. Tortury powstały wraz z naszą cywilizacją. W każdej epoce ludzie wymyślali nowe sposoby na przemoc i ulepszali pomysły z przeszłości. Dzisiaj dowiesz się, jakie były najdziwniejsze tortury w historii. Czym grozi przytulanie żelaznej dziewicy? Jak bambus spędzał sen z powiek? Jak torturowano ludzi w czasach inkwizycji? I jak przetrwać tortury? Wyobraź sobie żelazny sarkofag, pokryty od wewnątrz ostrymi kolcami. Osoba zamknięta w środku w pozycji stojącej powoli wykrwawia się na śmierć. Oto żelazna dziewica, klasyka średniowiecznej inkwizycji. Więc oskarżono cię o herezję i zażądano, abyś przyznał się do winy. Oczywiście odmawiasz. Kat otwiera drzwi żelaznej dziewicy i zaprasza cię do środka. Co dzieje się z osobą wewnątrz sarkofagu? Na początku nic takiego, kolce mogą tylko nieco skaleczyć. Ale po spędzeniu pół godziny w tej samej pozycji, będziesz chciał się ruszyć. Z biegiem czasu nogi zaczną się męczyć, a do tego pewnie zaswędzi cię nos. Po 20 godzinach spędzonych w żelaznej dziewicy bez jedzenia i wody, zaczniesz tracić przytomność z wyczerpania i utraty krwi. Jednak gdy tylko zemdlejesz, poczujesz ostry ból od dziesiątek kolców. To przywróci ci zmysły, ale nie na długo. Będziesz mdlał i budził się z bólu i tak w kółko. Gotowy przyznać się do herezji? Nie spiesz się. Ustalmy, co zrobić, by przetrwać w żelaznej dziewicy. Twoim celem jest jak najdłuższe zachowanie przytomności. Najczęściej sarkofag nie posiada kolców wzdłuż boków. Postaraj się ostrożnie oprzeć ręce na bocznej ścianie. To odciąży nogi. Pamiętaj jednak, że musisz poruszać się ostrożnie, aby kolce nie przebiły skóry. Im mniej stracisz krwi, tym dłużej zachowasz przytomność. Gdy zrobisz się senny z wyczerpania, zrób kilka szybkich wdechów i wydechów. Zwiększy to tętno i sprawi, że będziesz bardziej czujny. Aby uniknąć paniki i nie myśleć o zmęczonych nogach, zaśpiewaj coś. Niech kat też pocierpi. Dziś historycy twierdzą, że żelaznej dziewicy nie używano do tortur, a do zastraszania. Z punktu widzenia systemu inkwizycji było to zbyt czasochłonne. Na przyznanie się do winy można było czekać do kilku dni. A przede wszystkim nie można było zwiększyć intensywności bólu. Chociaż urządzenie świetnie prezentuje się w sali tortur. Ale tortur nie wymyślono w średniowieczu. Ówcześni kaci inspirowali się starożytnymi Chinami. Jak wyglądały tortury przed inkwizycją? W latach 20. przed naszą erą w Chinach po raz pierwszy zastosowano torturę łaskotek. Była tak skuteczna, że przetrwała ponad 2000 lat. Ma wiele odmian, ale oto najpowszechniejsza z nich. Osobę przywiązuje się do stołu, a jej pięty moczy się w roztworze soli. Potem przyprowadza się kozę. Zwierzę zlizuje sól z pięt i po prostu cię łaskocze. Przez pierwsze kilka minut to nawet przyjemne. Ale wyobraź sobie, że łaskocze cię przez godzinę. Potem dwie, trzy. W twojej stopie znajduje się około 200 tysięcy zakończeń nerwowych. Od ich ciągłego podrażniania nawet lekkie dotknięcie pięty wywoła drgawki. Niekontrolowany śmiech i ostry ból. Zbyt długie łaskotanie może doprowadzić do skurczu mięśni oddechowych, a ty dosłownie udusisz się ze śmiechu.
ale jak przeżyć tortury z łaskotkami? Pierwszą i najtrudniejszą rzeczą jest niezwracanie uwagi na odczucia w stopie. Podczas gdy koza zlizuje sól z twoich pięt, pomyśl o czymś innym. Może w tym pomóc medytacja. Weź głęboki wdech i powolny wydech. Gdy łaskotki robią się nieznośne lub bolesne, lepiej wziąć wydech. Inną nietypową torturą popularną u koczowników było shiri. Za jego pomocą zamieniano więźniów w posłusznych niewolników. Najpierw goli się głowę, by była gładka. Potem bierze się świeży kawałek wielbłądziej skóry i zakłada go jak czapkę. Brzmi obrzydliwie, ale jeszcze znośnie. Najgorsze dopiero przed nami. Ręce przywiązuje się do specjalnej konstrukcji, która uniemożliwia zdjęcie czapki. Ofiarę pozostawia się na około 5 dni na środku pustyni. Skóra wielbłąda pod wpływem słońca zaczyna się kurczyć i napinać czaszkę. Po jakimś czasie włosy na głowie zaczynają odrastać, lecz nie przebiją się przez shiri i wrosną do środka. Jak przetrwać tę torturę? Temperatury w ciągu dnia na pustyni mogą wzrosnąć do 47 stopni Celsjusza. Dlatego najpierw należy znaleźć trochę cienia. Po schowaniu się przed słońcem trzeba pozbyć się czapki. A jedyne, co w tym pomoże, to elastyczność. Trzeba przyciągnąć głowę w kierunku kolan i spróbować zdjąć skórę wielbłąda. Najłatwiej to zrobić do momentu, gdy zacznie ona wysychać i się kurczyć. Jest szansa na przeżycie shiri. Jednak koczownicy i tak wezmą wszystkich ocalałych w niewolę. Ale kaci nie zawsze musieli zostawiać człowieka przy życiu. Czas na najbardziej śmiertelne tortury w historii. Wróćmy do starożytnych Chin. Tym razem jednak nie na salę tortur, a do bambusowego gaju. Użyjemy lin do zawieszenia osoby równolegle do ziemi oraz noża do ostrzenia pędów bambusa. Bambus rośnie bardzo szybko, nawet do metra na dobę. Wystarczy powiesić osobę nad grządką i poczekać kilka dni. Łodygi bambusa są wystarczająco mocne, by przebić ludzkie ciało. Bambus to teraz twój postrach. Czy da się przeżyć bambusowe tortury? Weźmy na przykład Davida Blaine'a, amerykańskiego iluzjonistę. Wie on, jak bez konsekwencji przebić ramię. Igła przechodzi przez ramię, nie dotykając mięśni i żył z naczyniami krwionośnymi. Nie próbuj tego w domu. Choć nawet Blaine'owi trudno byłoby przeżyć dziesiątki łodyg bambusa wyrastających przez jego ciało. Tylko indyjscy jogini są do tego zdolni. Jeśli nieco się poruszysz i obrócisz ciało tak, by bambus przebił cię w odpowiednich miejscach i pod odpowiednim kątem, będzie się przez ciebie rozrastał, nie niszcząc twoich organów. Ale chyba nie sądzisz, że to najbardziej bolesna tortura. Pamiętasz, jak inkwizycja zamknęła cię w żelaznej dziewicy? W starożytnym Rzymie używano zamiast tego byka z brązu. W środku nie ma zbyt wiele miejsca, więc będziesz leżał pochylony. Lecz niewygodna pozycja to najmniejsze zmartwienie. Gdy tylko kat zamknie drzwi na brzuchu byka, rozpali pod nim ogień. Jedyną szansą na przeżycie jest rozbicie drzwi i ucieczka. Ale w ciasnym, nagrzanym brzuchu byka nie będzie o to łatwo. Potrzeba lat, by wybić takie drzwi ręką. Skuteczniejsze będzie ciągłe uderzanie w nie nogami. Nie jesteś pewnie pierwszą osobą zamkniętą w tym byku, a zamek wcześniej był uszkodzony. Kilka kopnięć, jesteś wolny. Naukowcy nie znaleźli żadnych udokumentowanych przypadków tortury bambusem czy bykiem z brązu. Były to najpewniej tylko legendy, które służyły do zastraszania. Jednak tortura, o której teraz opowiem, jest obszernie opisana w dokumentach. Aby zostać skazanym na egzekucję przez słonie, wystarczyło spóźnić się z podatkami. Słonie egzekucyjne były szkolone tak, aby nie zabić człowieka od razu, a najpierw zmiażdżyć i urwać mu ręce i nogi. W Indiach takie egzekucje były wielkimi widowiskami. Czy jest jakiś sposób na ucieczkę przed wielkimi nogami zwierzęcia ważącego 4 tony?
Możesz spróbować trzymać ręce i nogi przy sobie i turlać się po ziemi, ale słoń może przypadkiem na ciebie nadepnąć. Możesz też wezwać własnego słonia i nakazać mu zmiażdżyć kata, który posłał na ciebie słonia zabójcę. Ale jeszcze jedno wielkie zwierzę na arenie raczej nie zwiększy twoich szans na przeżycie. Wyobraź sobie, co by było, gdyby tortury wciąż były powszechne we współczesnym społeczeństwie. Jak by wyglądały? Ja wyobrażam sobie to tak, że osobę się związuje i zmusza do siedzenia przed wielkim ekranem, na którym puszczany jest jeden z moich poprzednich filmów, w którym popełniłem błąd i pokazałem złą datę. Rok 1836. Lecz osoba ta ma związane ręce i nie może mnie poprawić w komentarzach. Potem można włączyć przemówienie polityka, którego nie znoszą, albo pokazać filmik z porażki ich ulubionego klubu. Tyle powodów na hejt w komentarzach, Aliny zbyt mocne. Do tego oddajmy hołd tradycji. Siedzi tam też koza, która liże pięty biedaka. Zasugeruj w komentarzach własny pomysł na nowe tortury. I zasubskrybuj kanał, bo inaczej przyśni ci się groźny bambus.